Kto myśli o Tobie tej nocy? Witam serdecznie, kochani subskrybenci, słuchacze, moi wierni widzowie na kanale Tarot Online. Dzisiaj zobaczymy, kochani, kto myśli o nas. Przypominam, że są to wróżby kolektywne, więc dla wszystkich, dla ogółu. Na wróżby indywidualne zapraszam Was oczywiście do mnie prywatnie, napiszcie mi e-maila, a ja chętnie powróżę Wam osobiście. Kochani, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. I teraz wyciągnę trzy karty. Skupmy się. Kto myśli o mnie tej nocy? Kto myśli o mnie tej nocy? Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane karty. Kto myśli o mnie tej nocy? Pokażcie, kochane karty, pokażcie. Dobrze, w przełożeniu już mamy 8 kielichów. Ktoś, kto odszedł, gdzie jest rozłąka jakaś, tak? Jakieś rozstanie mieliście. Ktoś odszedł tutaj, ponieważ no, są emocjonalne jakieś być może problemy. Mamy 8 kielichów, czyli ktoś poszedł swoją drogą, powiedzmy, lub wy poszliście swoją drogą, tak? Nieznana jest przyszłość waszej relacji. Jest to też doświadczenie bolesne, które ma do czynienia z emocjonalnym jakby tutaj pożegnaniem, rozstaniem, tak jak powiedziałam. I być może tutaj ktoś poszedł już w nową stronę, tak? Patrzy tutaj w nowy horyzont, w nowe sprawy, nowe projekty, nowe pomysły, ale jeszcze nieznajome, niewiadome, tak? Czyli mamy tutaj również troski o przyszłość. No wiadomo, 8 kielichów to sprawy emocjonalne, czyli tutaj pierwsze na pewno coś nasuwa to relacja, emocjonalność, tak? Która tutaj doszła jakiegoś kresu, końca. 8 kielichów to też dużo tajemnic, jakichś niewypowiedzianych spraw, niewyjaśnionych spraw. Słońce i księżyc. No ale księżyc tutaj w ciemności widzimy, także jakby pod osłoną nocy jeszcze niewyjaśnione sprawy między Wami, czyli jakieś tajemnice jeszcze, niejasności, które należałoby jeszcze ewentualnie wyjaśnić. Kto myśli o Was, o nas, tak, wspólnie tej nocy? Czyli mamy tutaj dwa kielichy, na pewno jest to para. Czyli ktoś, jakaś osoba właśnie ukochana, z którą byliście w relacji, ta osoba teraz o Was po tej rozłące myśli, tak? Czyli nie jesteście jeszcze obojętni o tej osobie, nie jesteście obojętne. Tutaj ta osoba trzyma kielich, czyli jeszcze pełne emocji w tym wszystkim, rozmyśla. No i chciałaby może jakiegoś jeszcze powrotu czy szansy, tak? Ponieważ mamy tutaj podjęcie decyzji, ta osoba stoi na rozdrożu. Dwa kielichy, dwie buławy, tak? Czyli ta osoba rozmyśla, czy pójść w Waszym kierunku, czy wrócić. Patrzcie, jak mamy tutaj bardzo dokładnie. Ta osoba tutaj na tej karcie patrzy w przeszłość jeszcze, czyli patrzy, co było, tak? Tutaj powodem tego rozstania i czy ma właśnie wrócić do tego. Tutaj mamy nawet skierowanie się na tą miłość, na tą relację. Więc jest to osoba, która skoncentrowanie jakby tej myśli, chce podjąć jakąś decyzję, ale czeka jeszcze, mamy wstrzemięźliwość, czyli jeszcze się wstrzymuje od kroku, czeka na odpowiedni czas, na odpowiednią jakby decyzję, na odpowiedni moment, tak? Rozmyśla i tutaj jakby jeszcze chce, żeby była między Wami harmonia, być może odczekuje pewną złość, pewną jakby pewne rozczarowanie, pewien żal, ból serca i tutaj jeszcze czeka na odpowiedni moment, byłaby balans, harmonia, pogodzenie się, żeby te jakby uczucia były w harmonii, tak, znowu
jakby czeka na wasze zrozumienie, na to, że będziecie radośni, czy dobrze będziecie podchodzić na przykład do tej rozmowy, jakby ona, ta osoba wróciła tak tutaj, żeby była przyjazna atmosfera, przyjaźń w sensie pogodzenia się, harmonii i jak to się mówi, przyjazna tak atmosfera, żeby te sprawy, które doprowadziły do końca relacji, do rozstania, by jakby no tutaj w przyjaznej atmosferze, harmonii jeszcze raz jakby przedyskutować, tak? Także ta osoba jakby cierpliwie jeszcze czeka, być może obserwuje, patrzy, ale czeka na ten właśnie właściwy moment, jak już powiedziałam, i jakby kiedy te sprawy same się potoczą, może ta osoba oddała to wszechświatowi i czeka na odpowiednią właśnie chwilę, kiedy będzie ten impuls, by się z wami tutaj skontaktować, by te rzeczy, które się tutaj między wami popsuły, naprawić, by doszło do następnej jakby konwersacji czy szansy. Także mamy na pewno taką odpowiedź kart, ktoś, gdzie byliście na pewno w jakiejś pięknej relacji, tak, ponieważ dwa kielichy, no to na pewno jest cudowna, emocjonalna, romantyczna relacja i ktoś, kto tutaj patrzy, by wrócić w odpowiednim do tego momencie. Ktoś, kto myśli o nowej szansie, o powrocie, także trzymam kciuki, by się udało, pomyślcie, przemyślcie, kto to może być i czy się to zgadza. Napiszcie mi w komentarzach waszą historię czy rezonację, jak to rezonuje z wami. Zapraszam, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie z kciuczkiem w górę i napiszcie maila, jeśli chcecie wróżbę indywidualną. Do usłyszenia już wkrótce.